Dzień dobry, moi najmilsi. Dzisiaj opowiem o filmie Barbie, który obejrzałem. No i według mnie ten film jest zbyt feministyczny. Ten film mnie wynudził. Ten film jest feministyczny, bo w złym świetle pokazuje płeć męską. I na początku filmu jest w ogóle przedstawiony pewien krótki wykład, jak małe dziewczynki się bawiły lalkami Bobasami do czasu pojawienia się lalek Barbie. I bardzo mi się nie spodobało, jak na filmie dziewczynki niszczyły lalki Bobasowe. To był straszny wandalizm i bardzo mi się to nie spodobało. Na początku filmu Barbie jest przedstawione funkcjonowanie głównej bohaterki w Barbilandzie. Tam wszystko działa niczym za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Choćby Barbie się bardzo szybko ubiera, pije plastikowy sok pomarańczowy, jest tam stanowczo za dużo różu. I w Barbilandzie władają kobiety i mężczyźni nie mają nic do powiedzenia. Też jest bardzo dużo postaci różnych Barbie. Są Barbie astronautki, pilotki samolotowe są, Barbie w sądzie jest. Także jest mnogość lalek Barbie, też jest dużo Kenów. Tylko, że jak można zauważyć w tym filmie, Kenowie nie mają żadnej władzy, a kobiety tam w Barbilandzie rządzą. Co jest niesprawiedliwe, że tylko kobiety tam rządzą, a mężczyźni nie. No i okazuje się, że główna bohaterka Barbie, stereotypowa, ma rozmaite problemy, które się jej przytrafiają. No choćby wypiła nieświeży sok pomarańczowy, plastikowy, czy ma problem ze stopami, z płaskostopiem. Więc Barbie udaje się do szamanki barbiowej, która jest troszkę zdezelowaną lalką. No i okazuje się, że Barbie musi trafić do świata rzeczywistego, żeby skontaktować się z tą prawdziwą młodą dziewczynką, która się bawi tą lalką, bo coś jest nie tak. Jakieś ma problemy. No i Barbie wraz z Kenem trafiają do rzeczywistego świata, do Los Angeles. No i w tym rzeczywistym świecie Barbie sobie wraz z Kenem nie radzą. W ogóle sobie nie radzą, mają różne problemy, na przykład z policją. No i okazuje się, że firma Mattel, zabawkowa, chce ten problem załatwić w ten sposób, że Barbie chcą umieścić w kartonie. To też jest bardzo niemiłe. I film opiera się dalej na pościgach. To jest komedia, ale mnie w ogóle nie śmieszyła. To jest film bardzo nudny. Mnie wynudził straszliwie, bezbrzeżnie. No i jak już mówiłem, jest zbyt feministyczny. Ma zbyt feministyczną wymowę. Bardzo źle przedstawiono tam płeć męską. Okazuje się, że Barbie i Ken w ogóle nie mają genitaliów. Na końcu filmu Barbie staje się prawdziwą kobietą i idzie do ginekologa. Ja w ogóle nie rozumiem, dlaczego Barbie chciała stać się prawdziwym człowiekiem, no bo to przecież wiąże się ze śmiercią nieuniknioną. Ludzie przecież umierają. W Barbilandzie wcześniej doszło do pewnej rozruby, bo Ken i mężczyźni inni Kenowie zdobyli tam władzę i bardzo źle się zachowywali. Ale ostatecznie doszło do unormowania, że kobiety znowu otrzymały władzę w Barbilandzie. Podsumowując, film mnie bardzo wynudził i mnie zirytował. W ogóle ten film jest zbyt feministyczny. Koniec transmisji.